Hej kochani, tu Hulaj Dusza Paranormalny. Witam wszystkich nowych i starych na tym kanale i dzisiaj opowiem Wam bardzo ciekawą historię kobiety o imieniu i nazwisku Anna Eklund. I od razu mówię, to nie jest jej prawdziwe imię i nazwisko, do tego też sobie przejdziemy. Jeżeli kogoś zaciekawił pierwszy podcast o tej tematyce, który pojawił się na tym kanale, to była to sprawa analizy. No i mamy coś w miarę podobnego, również będzie trochę więcej szczegółów, jednak tym razem można powiedzieć, że historia kończy się bardzo pozytywnie. Jest szczęśliwe zakończenie, jest taka nadzieja, więc myślę, że pomimo tego, że niektórzy może przez moment poczują tutaj niepokój i dyskomfort, to jednak wszystkim to wyjdzie na dobrze. Dobre. Brzmi to co najmniej tak, jakby ktoś kazał Wam słuchać tego podcastu. No cóż, mam nadzieję, że wysłuchacie go z ciekawością, a teraz bez zbędnego przyciągania zapraszam do słuchania. Tak jak powiedziałam na początku, mówimy o kobiecie o imieniu i nazwisku Anna Eklund, chociaż nie jest to jej prawdziwe imię i nazwisko. Ta, ta postać została wymyślona po to, aby chronić prawdziwe dane kobiety, która naprawdę miała na imieniu i nazwisko Emma Schmidt. W niektórych źródłach można też znaleźć odniesienie jako Mary X. A wszystko to po to, że czasy, do których się przeniesiemy, to są początki XX wieku, no i taka mentalność ludzka była nieco inna. Nikt nie chciał, aby gdzieś tam podzielni rozniosły się informacje na temat tego, że to ta Emma Schmidt miała takie i takie doświadczenia. No, myślę, że w dzisiejszych czasach też ta prywatność jest bardzo ważna. No jednak później okaże się, że, że nie da rady utrzymać aż tak długo tajemnicy. Prawdziwe dane wyjdą na jaw, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o większość źródeł, i jakieś tam publikacje z serii książki, gazety, no to ta postać jest opisywana jako Anna Eklund i również tak będę o niej mówić. Więc zacznijmy od samego początku, i tutaj na samym starcie dodam, że skoro mamy troszeczkę prywatne dane. To też niestety informacje na temat jej rodziny, na temat tego, jaką była osobą, są no bardzo, bardzo skąpe. Mało jest takich informacji, i nawet to zdjęcie, które tutaj widzicie, jest to jedyne zdjęcie, jakie udało się znaleźć. W sumie to pierwsze, które wyskakuje po wpisaniu Anna Eklund, ale już starałam się znaleźć jakiekolwiek inne zdjęcie, i niestety nic na ten temat nie ma. Ale już bez przeciągania. Rodzice Anny Eklund byli emigrantami, Pochodzącymi z Niemiec. Stąd też nazwisko Eklund, nazwisko Schmidt. Nie znalazłam pełnych imion rodziców, zwłaszcza tutaj mam na myśli imię matki, ponieważ imię ojca w źródłach jest opisywane jako Jacob, może Jakob, biorąc pod uwagę pochodzenie. Ale nazwisko też jest podane jako Eklund, więc zakładam, że tak samo są to dane zmienione. Tak więc cała familia postanowiła przenieść się do Stanów Zjednoczonych, dlatego, tam też 23 marca 1882 roku, w Milwaukee, w stanie Wisconsin, Stany Zjednoczone, na świat przychodzi Anna Eklund, Emma Schmidt, Mary X. Moi kochani, no 1882 rok, bardzo, bardzo dawno temu, mentalność ludzka, myślę, że też była inna niż w dniu dzisiejszym, znaczy z całą pewnością była inna. I ludzie w zupełnie inny sposób podchodzili do wielu kwestii, o czym też tutaj troszeczkę będzie, o czym się spotkamy. No ale po kolei, tak jak wspominałam, niewiele jest wiadome na temat rodziny, na temat tego, czy Anna Eklund miała rodzeństwo. Zakładam, że jakieś miała, chociaż też nic na ten temat nie jest wiadome. Mniej więcej około 1890 roku, niestety, odchodzi z tego świata jej matka, i w tamtym momencie Anna zostaje sama ze swoim ojcem. No tutaj on jest w źródłach podawany jako Jacob, więc też tak będę na niego mówić. Cała rodzina była no, na pozór przynajmniej osobami pobożnymi co niedzielę w pierwszej ławce w kościele, ale prawda wyglądała zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o ojca naszego Jacoba, no to stosował on taktykę chluśniem, bo odwykniem, czyli no miał spory problem. Dodatkowo nie miał najlepszych relacji ze swoją córką, niestety w takie szczegóły i szczególiki to się nie wdałam, ponieważ nie znalazłam takich informacji dlaczego, a co on tam do końca robił, jak to wyglądało, ale no na moment wcielając się w młodą dziewczynę, która nie ma matki, która zostaje z ojcem, no, który niestety ma takie podejście, a nie inne, to nic dziwnego, że musiało być jej z pewnością ciężko w takich najmłodszych latach. Po stracie matki tutaj odblokowana zostaje kolejna postać: ciotka Mina. Znaczy kobieta, która miała na imię Mina, nazwiska nie znalazłam, wszędzie jest opisywana jako Ciotka Mina. Czy to była siostra mamy, czy siostra taty, czy, czy w ogóle jakaś przybłęda z ulicy, nie mam, pomie, nie mam pojęcia. Ale w całej historii jest to ważna postać, ponieważ cioteczka Mina uchodziła za lokalną czarownicę. No i tutaj już widzimy tę mentalność. Jeżeli ktoś trochę odstawał od normy, jakkolwiek ta norma w tamtym momencie wyglądała, no to taka łatka zostawała przypięta. Co ta cioteczka takiego robiła? No z pewnością wiem, że zajmowała się ona zielarstwem, ale to bardziej na zasadzie: O, Bazylia, Rumianek, Majeranek, połączymy to sobie, ugotujemy i będzie fajnie. Tak głosi jedno źródło. Inne źródło natomiast podaje, że cioteczka to tak potrafiła i zaklęcie rzucić, i klątwę rzucić, i coś tam e, wyczarować. Jaka jest prawda, to z pewnością się nie dowiemy. Jednak no w pewnym momencie Mina postanowiła troszeczkę zająć pozycję tej matki, często gotując, sprzątając w domu, robiąc takie no, typowe czynności życia codziennego. Jednak tutaj właśnie jest. Podana informacja, że to najprawdopodobniej cioteczka gotowała naszej Annie jedzenie, no i coś tam do tego jedzenia dodawała. Znaczy, co dokładnie, to też ciężko stwierdzić, ale jeżeli kobieta od samego początku miała łatkę jakiejś tam czarownicy, nie czarownicy, no to zapewne czegokolwiek by nie dodała do tego jedzenia, to już to było podejrzane. Nieoficjalnie można też znaleźć informację, że Mina troszeczkę tak bajerowała ojca Anny, tego Jacoba. Czy oni byli w związku, czy, czy oni byli tak w związku nieformalnie, czy może faktycznie tak jawnie obnosili się ze swoimi uczuciami i było widać, że coś jest na rzeczy, to nie mam pojęcia. Ale co do Jacoba, co do naszego ojca, to tutaj muszę wspomnieć o jeszcze ważnej rzeczy, bo poza tym, że no, że był on bardzo spragnionym człowiekiem, to jeszcze w momencie, gdy Anna była w wieku nastoletnim, składał jej dość takie no, niemoralne, niemoralne propozycje, żeby to tak już bardzo delikatnie powiedzieć, jednak w tamtym momencie, znaczy na szczęście w tamtym momencie, Anna postanowiła mu się sprzeciwić, odmówić, no i ich relacja stała się jeszcze bardziej napięta. Też mniej więcej w tamtym okresie, gdzie około Anna miała 14 lat, bo to jest też tak opisywane, coś około w wieku nastoletnim, ciężko powiedzieć, ile dokładnie, ale rozpoczęły się pierwsze dziwne symptomy u dziewczyny. I te symptomy wyglądały w ten sposób, że nie była ona w stanie wejść do kościoła, ponieważ, jak sama stwierdziła, powstrzymuje ją jakaś wewnętrzna, ukryta siła. Dodatkowo, kiedy była w pobliżu takiego budynku, to na przykład miała Chęci zniszczenia go, albo konfrontacji z duchownymi, albo na przykład wylania całej wody święconej. Jak już wspominałam, cała rodzina była wierząca. No. Pomimo tego, że może jakoś tak przykładnymi ludźmi nie byli, mam tutaj głównie na myśli ojca Jacoba, no to jednak to zawsze było to pójście w niedzielę, wystrojenie się jak woźny na dzień nauczyciela i zajęcie pierwszych miejsc, znaczy pierwszych ławek, zapewne tylko po to, żeby ludzie nie gadali albo żeby ludzie gadali o matkę, jaka cudowna rodzina. A po wyjściu no, każdy robił swoje. Chociaż jeżeli chodzi o Annę, to, to z tego co jest opisywane w źródłach, to raczej w jej przypadku nic nie było robione na pokaz. Faktycznie ta wiara pełniła dla niej ważną rolę. No i zazwyczaj z chęcią chodziła na wszelkiego rodzaju obrzędy, a tutaj w wieku około 14-15 lat coś zaczęło się zmieniać i ją niepokoić. Ponieważ dodatkowo, kiedy już jakimś cudem udało jej się wejść do tego budynku, to na przykład nie mogła przyjąć komunii. Jakaś wewnętrzna siła ją powstrzymywała, nie mogła podejść, jak już przyjęła, to wypluwała, nie była w stanie przełknąć, no... No, nie wygląda to dobrze, nie brzmi to dobrze. Tutaj sama Anna zaczęła się interesować swoim stanem. E, Ponadto, e, wszelkiego rodzaju przedmioty związane z wiarą wywoływały u niej złość i odrazę. I tutaj widzimy, że najprawdopodobniej e, ta wiara była faktycznie ważna dla dziewczyny, ponieważ zamiast e, mieć nastawienie serii, no dobra, to ja po prostu będę unikać takich miejsc i samo przejdzie, to jednak postanowiła poprosić o radę, i to no, niestety nie miała za bardzo op opartej. W swoim ojcu, w swojej ciotce, więc poprosiła o radę, o pomoc duchownych z lokalnego kościoła, do którego uczęszczała. I tutaj w naszej historii mamy do czynienia z taką małą luką, ponieważ nie wiem, czy te osoby jej pomogły, czy jej stan trochę się zmienił, czy, czy nagle się wszystko polepszyło i mogło normalnie funkcjonować. Tutaj źródła, jakby taki tak jest jeden wielki znak zapytania, bo mamy pierwsze symptomy, które pojawiły się w dość wczesnym wieku, a następnie mamy przeskok do 1920, gdzie Anna Eklund ma lat 30. Więc ja bym bardzo chętnie chciała Wam opowiedzieć jakieś szmery, bajery na temat tego, że jej się polepszyło, miała wspaniałe życie, nie wiem, wyszła za mąż, urodziła dzieci. Do takich informacji też nie dotarłam i najprawdopodobniej jej życie prywatne tak trochę odbiegało od standardowego w tamtych czasach, bo no wiadomo, że, że teraz to, aż takiego nacisku społecznego nie ma, żeby być w związku małżeńskim, żeby tutaj być matką, być, być rodzicem, no chociaż zależy, tak, w jakich kręgach się obraca. No ale w tamtej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z 30-letnią kobietą, która nie ma męża, no to o Jezus, stara panna, taka zła kobieta, jak to mogło się wydarzyć? Więc na dobrą sprawę nie wiem, jak potoczyło się jej życie prywatne. Ale wiem tyle, że no, z małymi przerwami ten stan czasami się zmieniał, czasami było lepiej, czasami było gorzej. Tutaj cały czas Anna starała się praktykować swoją wiarę, starała się sięgać pomocy osób duchownych, osób, które może mają jakieś pojęcie na ten temat. Również dziewczyna starała się diagnozować na takim no, innym tle, chciała chodzić do lekarza i myślała, że może jednak jest jakaś choroba wywołana na tle. Emocji, ale tutaj wszelkie możliwe tego typu teorie zostały wykluczone przez specjalistów. No, jeżeli przez specjalistów, to ja, ja nie będę się tutaj kłócić. Ale jednak tak samo jak we wszystkich źródłach, które miałam okazję przeczytać, tak samo i w tym podcaście przechodzimy do tego roku 1912, gdy Anna ma lat 20 i jej stan znowu zaczął się pogarszać do tego momentu, że no, ciężko było tak normalnie funkcjonować kobieta słyszała jakieś głosy, miała natrętne myśli, czuła ogromny wstręt do wszystkiego, co, co jest związane z wiarą, no i uznała, że chyba znowu trzeba zasięgnąć pomocy osób, tak, które mają pojęcie na ten temat, mam tutaj na myśli osoby duchowne, no które może pomogą jej się uporać z tym, z czym przyszło jej się zmierzyć, z tym, w jakim ciężkim stanie i sytuacji się znalazła. I w sumie był to całkiem dobry pomysł, ponieważ lokalny kościół do którego Anna zwróciła się o pomoc, postanowił nawiązać kontakt z mężczyzną o imieniu i nazwisku Teofilis Rezinger. Tutaj jego nazwisko jest różnie poda podawane, czasami Rezinger, czasami Rezinger. No, ja sobie wybrałam wersję z Rezinger. Słów kilka na temat tego pana, ponieważ no, ci lokalni duchowni zaoferowali pomoc i ściągnęli kapucyna ja wiem, że dla tych, którzy są dłużej na kanale i nie, nie, nie na tym kanale, tylko na kanale Hulaj Dusza, a właściwie to na samych początkach już Hulaj Dusza nieaktywne, no to może mały uśmiech się na twarzy na słowo kapucyn pojawiam, ale faktycznie no, był on kapucynem, ponieważ ten mężczyzna, Teofilias urodził się w Niemczech, więc tutaj taki dodatkowy plus, ponieważ rodzina Anny też z tamtego kraju pochodziła, no i mężczyzna postanowił przyjechać do Stanów Zjednoczonych, a następnie wstąpił do zakonu Kapucynów, gdzie jakąś taką no, na razie lekką renomę sobie, sobie, sobie zapracował. No, miał taki, taki mały szacun nadzielni, gdzieś tam o nim się słyszało, że, że tutaj może to być jakiś człowiek postępu. Dlatego też właśnie postanowiono skorzystać z jego pomocy. No i nasz Rezinger w 1912 zaczął wypędzać ducha z Anny. I to był taki, wiecie, taki zły duch, zaczęły się odpowiednie rytuały i zakończyły się one sukcesem takim ogromnym sukcesem, a w momencie, gdy fama na mieście się rozniosła, nie tylko na mieście, nie, na mieście, ale ogólnie w tych kręgach społecznych, no to Rezinger zdobył szacun na dzielni, niczym Piotr z BM-ką, BM no bo coś mu się udało, bo w końcu to on wypędził tego złego ducha. Teraz wszyscy będą o nim słyszeć, zresztą Rezinger napisał parę książek, miał swoje publikacje, gdzieś tam w Towarzystwie Duchownym było o nim głośno, no taki Szczęśliwy chłopak, zadowolony, Tutaj miał sukces, osiągnął coś, zdobył odpowiednią renomę, no i był on dość często angażowany w tego typu przypadki. Właściwie nawet zastanawiam się, czy nie stworzyć na tym kanale jakiejś takiej osobnej serii, albo może jeszcze dwóch, trzech przypadków, w których Rezinger uczestniczył, tutaj nie opisać, no ale nie jest to koniec tej historii. Bo pomimo tego, że powierzchownie mężczyzna cieszył się ze swojego sukcesu, to rzeczywistość była nieco...

Można powiedzieć, że na jakiś czas faktycznie Anna miała ulgę, czuła ulgę, mogła normalnie funkcjonować, mogła w kolejnych latach uczestniczyć w życiu religijnym i, i w miarę tam uczestniczyć w społeczeństwie. Z biegiem czasu z tego świata odchodzi jej ojciec oraz wcześniej wspomniana cioteczka, co powinno przynieść jej być może ulgę. No bo no wiadomo, że raczej nie były to osoby, z którymi miała dość dobre wspólnoty. Jednak po tych wydarzeniach jej życie znowu się zmienia. Kiedy okazuje się, że ojca i ciotki teoretycznie z nami nie ma, no to wracają złe wspomnienia i wraca przeszłość. Kobieta na nowo słyszy głosy, zaczyna niszczyć przedmioty związane z wiarą, dodatkowo też sporo schudła, i ogólnie jej stan nie był najlepszy. Dlatego też kobieta po raz kolejny zwraca się z prośbą o pomoc do specjalistów. Mam tutaj na myśli lekarzy. No bo wiadomo, już w przeszłości miała do czynienia z wypędzaniem tego ducha, i przecież wszystko zakończyło się sukcesem. No to może tak naprawdę teraz dzieje się coś w kwestiach zdrowotnych. Dlatego Anna wybiera się do jednego specjalisty, do drugiego, ale każdy ma oczy jak Sarna na autostradzie, ponieważ nie wie, co się dzieje. I tutaj zostały wykluczone wszelkiego rodzaju choroby na tle emocjonalnym, więc jeżeli specjaliści tak mówią, to trzeba przyznać im rację. I tak chodząc od jednych drzwi do drugich drzwi, znowu Anna trafia na osoby duchowe, duchowne, znaczy no, na po prostu księży, a następnie prosi ich o pomoc, bo nie wie, co dalej ze sobą robić. I po raz kolejny o pomoc zostaje poproszony wcześniej wspomniany Rezinger, który miał szacun na dzielni, napisał swoje książki, a jednak okazuje się, że nie wszystko zostało tak fajnie i miło zakończone. Jednak tutaj Rezinger ma inny plan działania. On stwierdza, że, że chyba takie przyjście, e, powiedzenie jakiejś formułki i powiedzenie jesteś uzdrowiona w tym przypadku nie wystarcza. Dlatego kontaktuje się ze swoją psiapsi, z takim no, kolegą po prostu, ojcem Josephem Steigerem. I tutaj też jego nazwisko jest róż, róż, różnie pisane. E, w niektórych źródłach jest jako Steiger, tutaj znalazłam Steiger. Myślę, że Steiger brzmi lepiej, więc będę używać Stiger, no, Joseph Steiger, który miał parafię w Erling w stanie Iowa. On tam również miał zakon sióstr Franciszkanek. No i obydwoje wpadli na świetny pomysł, aby to właśnie tam przekierować Annę. Jeżeli chodzi o miasto o nazwie Erling, to. W roku 2000 liczyło ono niecałe 500 mieszkańców, raczej mała społeczność. Raczej społeczność taka, kiedy masz 500 pesos i, gdzieś, i chcesz się gdzieś ukryć przed wymiarem sprawiedliwości. Dlatego też właśnie to miasteczko wybrali dla Anny. Nie dlatego, że miała ona 500 pesos i komornika na karku, ale dlatego, że tutaj bardzo ważna była dla niej i dla wszystkich anonimowość. Szczerze przyznam, że nie wiem, jak to wyglądało w tamtym czasie. Dokładnie mówimy tutaj o roku. Roku, no mniej więcej 1928, ale na dzień dzisiejszy, jeżeli są sytuacje. Gdzie osoby duchowne starają się wypędzić jakieś złe dusze, złe duchy, to potrzebują one zgody. Jest potrzebna zgoda z góry, że tak tutaj to się kwalifikuje, ten przypadek się kwalifikuje i okej, okay, można działać. Nie wiem, jak to wyglądało w tamtym czasie, ale zarówno Rezinger, jak i jego kolega Joseph Stenger chcieli robić to wszystko tak dosyć anonimowo. Nie mieli nadzieję, że sprowadzą Annę do tego zakonu. Franciszkanek. Następnie będą oczywiście robić swoje rytuały i wszystko zakończy się sukcesem, ale będzie to anonimowe. Po pierwsze, Rezing Rezinger nie chciał, aby ktokolwiek dowiedział się o tym, że, że te pierwsze rytuały tak naprawdę nie zakończyły się sukcesem i znowu jest potrzebna pomoc. A po drugie, być może właśnie nie mieli takiej zgody z góry i postanowili wziąć sprawę w swoje ręce, a nie do końca było to zgodne z panującymi w tamtym okresie zasadami. Bądź co bądź, właśnie w 1928 roku Anna Eklund zostaje sprowadzona do zakonu Francisz franciszkanek w mieście o nazwie Erling. I już 18 sierpnia, ponieważ właśnie wtedy została tam sprowadzona, rozpoczęło się wypędzanie. Rzekomo w tamtym czasie Emma, Emma Emma Anna, przepraszam, tutaj bo Emma Schmidt ma na imię. No ale Anna zaczęła lewitować, zwisała z framugi drzwi niczym nietoperz, nie chciała też nic jeść, ponieważ jedzenie podawały jej siostry, które mieszkały w tym zakonie i one za każdym razem święciły te jedzenie, czyli kropiły je wodą święconą. I rzekomo takiego jedzenia Anna nie chciała przyjmować. Dodatkowo kobieta mówiła różnymi głosami, oraz co jakiś czas traciła przytomność. Jeżeli chodzi o takie sesje, no bo tutaj w dalszym ciągu Rezinger wchodzi do akcji i on próbuje pokazać, że, że znowu potrafi wypędzić te wszystkie złe duchy. Pierwsza taka sesja ma miejsce od 18 do 26 sierpnia i tutaj dzieją się wcześniej wspomniane rzeczy, że no dziewczyna, kobieta, właściwie to już ponad 40, dość mocno się wyrywa, nie chce w tym uczestniczyć. Tutaj duża część tych sióstr. Które w tamtym zakonie mieszkały, muszą jej pilnować, aby, aby była spokojna, aby spokojnie leżała w trakcie trwania tych rytuałów. Jednak ja powiem szczerze, że mnie najbardziej ciekawi telewitowanie, bo tutaj nic nie było nagrywane. Jak wiemy w przypadku analizy e, Michel. Mieliśmy do czynienia z nagrywaniem, mamy tutaj te wszystkie taśmy, tych taśm chyba było 40 parę. A w tym przypadku ze względu na ogromną anonimowość, no można powiedzieć, że nic się nie zachowało i to co teraz opisuję, są to jedynie wspomnienia osób, które gdzieś tam widziały Annę, osób, które nawet tam gdzieś przypadkiem czmychnęły, przeszły i tutaj nagle widziały kobietę, która lewituje. No cóż, okazuje się, że pierwsza sesja nie przynosi skutku, znaczy no, na moment, bo ona trwała od 18 do 26 sierpnia. Potem, 26 sierpnia, na chwilę Anna jest spokojniejsza, jednak zostaje cały czas pod nadzorem, ale no, niestety później ta sytuacja się powtarza. Znowu zaczynają dziać się dziwne symptomy. Kobieta słyszy głosy, kobieta tutaj czuje ogromny wstręt i zniesmaczenie na miejsce. W którym się znajduje. No i kolejna taka sesja ma miejsce od 13 do 20 września tego samego roku. Znowu na miejscu zjawia się Rezinger, który odpowiednie rytuały i odpowiednie um, słowa wypowiada. No sytuacja się powtarza: mamy do czynienia z lewitowaniem, mamy do czynienia z mówieniem w różnych językach. Również jest wspomniane, że Anna w tamtym momencie mówiła po, po łacinie, a z łaciną nie miała nigdy nic wspólnego. I mamy no, kolejną powtórkę z rozrywki, ponieważ po 20 września wydaje się, że jest trochę lepiej, ale następnie jest na nowo nawrót. W tamtym czasie, no bo tak jak wspominałam, to były takie sesje. Pierwsza miała miejsce od 18 do 26 sierpnia, kolejna 13, września, od 13 do 20 września. No i w międzyczasie Anna Eklund cały czas znajdowała się w tym zakonie. Codziennie siostry przynosiły jedzenie, ona tego za bardzo jeść nie chciała, ponieważ wiedziała, że zostało ono wcześniej skropione. Co też na dobrą sprawę skutkuje tym, że kobieta jest osłabiona no, praktycznie nie je, nie wstaje z łóżka, bo, bo cały czas jest no, zamknięta w tej swojej jednej komnacie. Więc nawet jeżeli jej stan wcześniej nie był jakiś taki bardzo zły, to teraz już jest. Jeżeli chodzi o te przerwy między sesjami, to wiemy, że albo Anna była taka zła i wściekła, i ona tutaj lewity, lewitowała, rzucała się, albo spała całymi dniami i tutaj nikt z nią nie miał kompletnie kontaktu. Z tego co wiem, to w tamtym okresie, kiedy kobieta znajdowała się w zakonie, to niektóre siostry postanowiły jednak to miejsce opuścić, zrezygnować ze swojego powołania, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie chciały przybywać w jej towarzystwie. No ale dobrze moi kochani, no mamy teraz do czynienia z trzecią sesją, ponieważ jak już wiemy druga nie przyniosła oczekiwanego skutku. No i właśnie między drugą a trzecią sesją Steger, ten o którym wcześniej wspominałam, ta przyjaciółka Rezignera, znaczy przyjaciele Rezignera, zaczyna mieć wątpliwość jest też taki trochę niepewny, bo jak już mówiłam, niektóre siostry postanowiły odejść. On też obawia się, że, że może ktoś się dowie, że tutaj w tym zakonie jest trzymana kobieta i są jakieś różne rytuały odprawiane, a przecież no, nie powinno tak być. No i prosi on Rezingera, aby jednak Annę zabrał. Natomiast tutaj Rezinger jest wielce oburzony i mówi jak to tak chyba jakieś zło przy, przez ciebie przemawia, przecież my chcemy jej Pomóc, tutaj czynimy dobro, jakie te głupoty wypowiadasz. No i właściwie tutaj panowie troszeczkę się skonfrontowali, ale Steiger miał inne, inne obawy nie tylko to, że, że jego podopieczne odchodzą, ale również chodziło o to, że sam mężczyzna zaczął słyszeć dziwne głosy i nie mógł przez to spać, więc obawiał się, że bez względu na to, co tam się działo w Annie, to być może chciało się przenieść również na niego. Jednak chcąc, nie chcąc, a właściwie to nie chcąc, Anna została w tamtym miejscu i tutaj od 15 do 23 grudnia na nowo rozpoczęło się wypędzanie tego złego ducha i mamy w tym momencie bardzo, ale to bardzo duży przełom. Dokładnie to 23 grudnia 1928 roku, około godziny 21. Anna nagle zerwała się z łóżka, zaczęła się rzucać, więc to nie było niczym dziwnym. Wszyscy myśleli, że tutaj na nowo trzeba będzie ją po prostu uspokoić. Jednak w pewnym momencie sama się uspokaja, zatrzymuje się, otwiera oczy i wypowiada imiona dusz, które się w niej znajdują. Ona tutaj wypowiada Judasza. Wypowiada imię i nazwisko swojego ojca oraz tej ciotki wcześniej wspomnianej. I w momencie, kiedy już wypowiedziała te słowa, uspokaja się i mówi: Z jakiego strasznego ciężaru zostałam w końcu uwolniona? I to koniec. To jest wszystko, wszystko, co było do tej pory, zostaje przerwane. Anna na nowo ma kontakt z rzeczywistością, wie co się dzieje. Bardzo dziękuję rezygnerowi oraz wszystkim, którzy tam byli obecni, którzy pomagali. Czuje się osobą wolną i mówi, że, że to wszystko się skończyło. Że w końcu po tylu latach, bo w 1928 Anna ma, ma z tego co, co czytałam, 46 lat, no nie można w razie czego sobie to szybko policzyć, ale jest z pewnością po 40, a pierwsze symptomy zaczęły się w bardzo wczesnym wieku, więc po tylu, po tylu latach w końcu udaje jej się doznać ulgi. Kobieta czuje spokój i ma nadzieję, że na nowo może cieszyć się życiem. I z tego, co wiem, to właściwie tak się udało, ponieważ po tej sytuacji po 23 grudnia 1928 roku nie ma więcej powrotów. Tutaj na nowo nie słyszy żadnych głosów, może normalnie odwiedzać miejsca związane z wiarą, może normalnie cieszyć się życiem. A jak wyglądało jej dalsze życie, to tutaj tak jak mówiłam już na samym początku, jest jedna wielka anonimowość. Wiemy tylko tyle, że Anna miała naprawdę na imię i na nazwisko Emma Schmidt. Czy miała dzieci, czy miała męża, czy miała przyjaciół, czy miała rodzeństwo, na te pytania Wam nie odpowiem. Wiem jednak, że Anna odeszła z tego świata 23 lipca 1941 roku w wieku 59 lat, ale do tego momentu życie Układało jej się normalnie, nie miała żadnych dziwnych ekscesów. Jeżeli faktycznie jakieś dusze się w niej wcześniej znajdowały, to już ich tam nie było. No właśnie, ponieważ teoria na temat tej całej sprawy jest taka, że to właśnie cioteczka gotując jej jedzenie postanowiła rzucić jakieś zaklęcie, co spowodowało no, następstwa, o jakich tutaj Wam powiedziałam, a następnie, kiedy zarówno cioteczka, jak i jej ojciec odeszli, to ich dusze. Postanowiły, no niestety, dać o sobie jeszcze znać później. Jak już kobieta, jak już Anna była osobą dorosłą i rzekomo mogła poczuć ulgę, zacząć życie na nowo bez osób, które sprawiły jej taką przykrość, no to niestety tutaj była jedna wielka kontynuacja tego. Ogólnie, jeżeli chodzi o całą tę historię, to miała ona pozostać anonimowa. No bo jak już mówiłam, niektóre rzeczy działy się chyba tak, że nie powinny się one dziać. Zresztą tutaj samo miejsce było bardzo, bardzo anonimowe. Ale jak wiadomo, poczta pantoflowa, jedna pani drugiej pani postanowiła powiedzieć, co tam się działo. No i właściwie cała historia wyszła na jaw. I od tej pory, kto, kto znał jakieś szczegóły, kto znał opowiadania z tego. Miejsca z tego momentu, no to, to zawsze fajnie było sobie takich historii posłuchać. I to wszystko do tego stopnia, że powstała książka, a którą postaram się Wam podlinkować na temat tej całej sprawy. Znaczy nie na temat tej sprawy, bo autorem książki jest Rezinger, i on opisał o swoich wszystkich, no, przygodach to może złe słowo o swoich wszystkich sytuacjach, gdzie miał do czynienia tak ze złem w czystej postaci, no i on o swoich przeżyciach napisał, ale również powstał film. Ja ten Wam film podlinkuję. Nie wiem, czy jest wart uwagi. Szukając źródeł na temat całej historii, znalazłam recenzję filmu i była to w miarę pozytywna recenzja, aczkolwiek na Filmwebie film ma jakieś 2,5 na 10. I moi kochani, o dziwo w tym przypadku nie ma tutaj jakichś takich dziwnych zdań, ponieważ zazwyczaj jedna część osób uważała, że taka sytuacja faktycznie miała miejsce i to jest sama prawda, a inni uważali, że nie, to są bójdy na resorach i ktoś tutaj mocno poleciał. W tym przypadku raczej ludzie wydają się być zgodni, przynajmniej nie przeczytałam tutaj wielkiego podziału zdań, jakichś publikacji, które miałyby świadczyć o tym, że Rezigner mówi nieprawdę. Chociaż znalazłam małą adnotację, małą informację, że to jak opisywał wypędzanie dusz z Anny, to w ten sam sposób opisywał wypędzanie duszy z jakiegoś innego człowieka, więc tutaj tak jakbym powtarzał zdanie w zdanie, jakby przynajmniej jedno z nich było wymyślone. No ale tak, poza tym to nie znalazłem żadnego dziwnego podziału zdań. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje, które udało mi się przeczytać, które udało mi się zdobyć na temat tej sprawy. Jestem ciekawa Waszego zdania, czy uważacie, że faktycznie te wydarzenia miały miejsce? Bo ja przyznam szczerze, że mam pewne wątpliwości. Mamy co prawda Annę Eklund, mamy jedno zdjęcie, no mamy niby e i nazwisko, Czyli tutaj Emma Schmidt, ale no, na dobrą sprawę nie ma żadnego stuprocentowego dowodu, że ta kobieta naprawdę istniała. I to w ogóle była taka pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, kiedy się dowiedziałam, że to jest wszystko takie poufne, anonimowe i inkoguto. No, ale jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje, o których ja tutaj nie wspomniałam, to będzie mi miło, jeśli się nimi podzielicie. Zawsze fajnie jest powymieniać się swoimi teoriami. A dla osób, które dotarły do końca zachęcam Was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli no, osoba, która dotarła do końca i chce się dołączyć, pisze w komentarzu nie topisz. Zachęcam Was jak zawsze do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie. Jak Was fantazja poniesie, to i na Instagrama, a póki co do usłyszenia.